Natalia, zapis. Niech będzie. Ok, więc już nagrywam, zapomniałem, przepraszam, no ale jak potrzeba, to niech będzie. Także mamy tutaj teren ogromnie niezagospodarowany i oczywiście trzeba połączyć wschód z zachodem, północ z południem, wtedy nastąpi zaludnienie całych tych terenów. Oczywiście na konferencji też były poruszany temat połączenia wysp Indonezji, jest ich cała masa i ten system pozwala właśnie na tego typu łączność na dłuższych odcinkach, nawet do 2 km między tymi przęsłami, więc to jest kolejna sprawa. No, też niezwykle duże zainteresowanie na tamtym terenie, widać, że cały czas się coś dzieje, temat nie jest gdzieś tam z boku, tylko poważne są prowadzone rozmowy. W tej chwili już również wiemy, że w Australii rozpoczęła się budowa ekotechnoparku, no, czyli można powiedzieć gonią Białoruś w tym zakresie i tutaj no, mogą być nawet bardziej szybciej zaawansowani za chwilkę niż na Białorusi. Kwestia tylko, jaką mają technologię i kto do tego przystąpi, tak? Do tej budowy, jaka firma i tak dalej. Także no, tak jak zapowiadali, tak robią do końca tak naprawdę 2017 ten ekotechnopark zapewne też niemałych rozmiarów będzie już pobudowany. No i wtedy zaczną się testy na Australię po to, aby tam ta część można powiedzieć, Australii, Azji miała też dostęp do tej technologii, bo świat naprawdę jest bardzo, bardzo żywo zainteresowany i nie tylko z tej strony, bo jak widzicie, kilka dni temu odbyła się wizyta, oj, tutaj literówka wpadła, szefa Izby Gospodarczej Republiki Tanzanii. Tak, oczywiście wcześniej odbyły się kilkukrotne rozmowy z ministrem transportu Tanzanii, Republiki Tanzanii i to doprowadziło właśnie do tego spotkania na szczycie. Jak widzicie, Anatolij Junicki oraz dyrektor Wiktor Babulin, którego mogliśmy poznać na targach w Berlinie. No i to skutkowało tym, to spotkanie, że oczywiście zostały podpisane umowy na budowę linii w stolicy Dar es Salaam. Tak mam tutaj zapisane. Miasto, które liczy 4 miliony mieszkańców, a w Afryce Wschodniej. I oczywiście tam są bardzo też ciężkie tereny, bardzo górzyste, bo przecież najwyższy szczyt Afryki właśnie się mieści w tym rejonie, czyli Kilimandżaro. To oznacza również, no, mówię, nieprzystępne tereny, ale technologia Skyway na to jak najbardziej jest przygotowana. Więc tutaj Tanzania ma ogromne złoża przeróżnych minerałów, kamieni szlachetnych, diamentów, złota, srebra, no i to wszystko po prostu trzeba wydobywać i przewozić ze wschodu na zachód, z północy na południe, tak samo jak w Australii, jest to wszystko jeszcze nie zagospodarowane. Także, żeby to wszystko usprawnić i udrożnić transport, to jest niezbędna taka technologia ekonomiczna i ekologiczna, która może być rozpostarta nawet na terenach górzystych, tak?
Także tego to dotyczyły rozmowy, jak widzicie, czy też możecie przeczytać w newsach, bo one są dostępne tutaj na naszych stronach. Nie wiem, czy one, no dobra, to najwyżej Natalia może wysłać link również do tych wszystkich artykułów, o których tutaj mówię. Także to tak w ekspresowym skrócie. Ogromne zainteresowanie świata jest z dnia na dzień, widać ten cały czas postęp, jaki mamy. Również kolejne spotkanie, jakie się odbyło, to w Czelabińsku, tam gubernator Irkucka również podpisał umowy handlowe. Przedstawicielem naszym był również Wiktor Babulin, tutaj z prawej strony. I jak widzicie, skończyły się one też owocnie. Umowy również są w temacie budowy transportu strunowego na tamtym terenie. Także dużo się dzieje, a wszystko dzięki gdzieś tam tym wcześniejszym zezwoleniom ze strony rosyjskiej. Myślę, że to otworzyło bardzo furtkę i przyspieszyło też kolejne etapy. Dlatego w tej chwili znajdujemy się na etapie ósmym już i tu można powiedzieć, podsumowując, mamy plan marketingowy, który się w małym stopniu zmienia właśnie od tego etapu. Chodzi tutaj między innymi o to, że status partnera i konsultanta nie będzie otrzymywał wynagrodzenia na konto to akcyjne, bonus, share bonus, nie? Sorry, bonus account. To są te środki, które widzicie jakby w lewym okienku dolnym, jeżeli mówimy tutaj o back office. One zazwyczaj zawsze wpadały nam w 50% ostatnimi czasy, w 50% w stosunku do naliczeń głównych na to konto bonusowe, czyli było 15, 4, 2, 1 na przykład na pierwszym poziomie, później mieliśmy 50%, a wcześniej 100% jeszcze z tych bonusów wpadało właśnie na konto akcyjne. Teraz będzie to już uzależnione pozycją w strukturze, statusem, czyli lider otrzyma 15% z tych właśnie naliczeń, master 30%, ekspert 40% i top ekspert 50%, tak jak było kiedyś, dla wszystkich pozycji jednakowo. I to jest jakby najbardziej uszczuplone dla tych osób, które się tutaj nie angażują albo mają jakieś tam minimum, może jedną, dwie, trzy osoby zaprosiły, i to na tyle, no to one mogą to jakby odczuć, ale skoro gdzieś tam nie polecają, to pewnie wiele nie stracą. Ja myślę, że plan wynagrodzeń jest tak bardzo ciekawy, rozbudowany, bo przecież jeżeli ktoś chce, to nie 4, a 24 poziomy są tu dostępne, więc warto o tym pomyśleć, żeby chociaż dostać się do, nie wiem, 10 poziomu, czyli do poziomu master. Tam są już, myślę, fajne pieniądze, bo nawet z tych drobnych procent, pół czy 1%, które tam będzie się naliczało, to przy dużej ilości osób płacących co miesiąc ratę będą to bardzo fajne też wynagrodzenia, które możecie spieniężyć, wypłacić. A możecie oczywiście jeszcze dokupić swoich udziałów, wykupić swoje pakiety na raty i spłacać je przez kolejnych kilka miesięcy, bo jak wiecie, w tej chwili ta dynamika bardzo, bardzo szybko postępuje, wiele się dzieje i za chwilkę nastąpi kolejny etap, już 9. Może to być już za miesiąc, więc czas jest tutaj bardzo cenny. Wykorzystajcie to, rozmawiajcie ze swoimi partnerami, bo taka szansa, jak mówię, może się nie powtórzyć. Nie powtórzy się większe przedsięwzięcie na świecie absolutnie.
za naszych czasów, za naszego życia, więc mamy taką szansę, jesteśmy jakby na etapie, w którym kiedyś osoby mogły kupić akcje Google'a, Apple'a, Microsoftu, czy nabyć bitcoiny za kilka centów, to w tej chwili za tych kilka centów możemy mieć udziały, które myślę, że za rok, półtora będą warte minimum dolar, a jak nie dużo, dużo więcej. Bo na przykład akcje Tesli w tej chwili są warte 280 dolarów. Może nawet nie w tej chwili, tydzień temu były warte. Ale 280 dolarów, jedna akcja. A my mówimy o jednym dolarze przy tak ogromnym rozmachu, przy tak wielkim przedsięwzięciu, jakim jest Skyway. To jest naprawdę coś, co mówimy naprawdę z dużym takim, z dużą taką rezerwą, ostrożnie, ale myślę, że nikt nie będzie narzekał, jeżeli to będzie 5 czy 10 dolarów za 2, 3 czy 5 lat, tak? To kwestia tylko, czy wy będziecie te udziały, te akcje w przyszłości utrzymywać, czy je sprzedacie, czy też będziecie chociaż część posiadali, żeby otrzymywać dywidendy, bo przecież wiecie, że z każdego kilometra, z każdego odcinku wpływy do firmy będą w 25%. I te 25% oczywiście będzie dzielone na dywidendy dla nas wszystkich, dla użytkowników i akcjonariuszy, tak? Więc to jest taka podstawowa, ważna informacja, skąd te pieniądze będą wpływać. Oczywiście będą też wpływać z ekotechnoparku, który będzie testował, będą przygotowywali projekty. To przecież oczywiście wszystko będzie sporo kosztowało i po to ten technopark jest budowany, żeby na nim już teraz móc jak najszybciej zarabiać, ale przede wszystkim przetestować pierwsze modele, które już przecież stoją w halach tutaj konstrukcyjnych i po przetestowaniu oczywiście cały ten świat bardzo szybko zgłosi się do realizacji, tak jak już wiele tych umów mają do realizacji przygotowanych. Jeszcze taka ważna informacja. Od 30 listopada do 2 grudnia będą się odbywać w Moskwie, będzie się odbywało w Moskwie Forum Transportu, transportu drogowego nie tylko. Będą tam przedstawiciele międzynarodowi, będą naukowcy, oczywiście cała, można powiedzieć, duma, rząd rosyjski z prezydentem na czele. Będą tutaj również przedstawiciele banków rosyjskich i światowych. A głównym partnerem, słuchajcie, tej imprezy jest właśnie Skyway. Więc jeżeli w takim gronie, na takim międzynarodowym forum transportu drogowego jest Skyway jako wiodący partner, no to słuchajcie, tam będzie bardzo, bardzo głośno i to może być niesłychany przełom, bo tam się dowiedzą już wszyscy na szczeblach rządowych o technologii, o której mówimy i może być za chwilkę głośno, nawet i już w Polsce, tak? Ponieważ to jest już taka moręga wysokiego szczebla i tam na pewno zostanie Skyway niesłychanie wyeksponowany, wyreklamowany na cały świat. Także to jest ważne. Od 30 do 2 grudnia będzie Forum Transportu Drogowego w Moskwie. No i to tak w ekspresowym skrócie. Cóż, o ekotechnoparku w Australii mówiłem. Światowy Kongres w Melbourne mówiłem. Delegacja z Tanzanii mówiłem. Pierwsze miejsce Innotrans, przepraszam, Ekotrans mówiłem.
No, także to jakby szybko udało nam się tutaj zakończyć 40 minut. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania w tej chwili, na ten moment. Plan, myślę, jest no, zrozumiały. Nic wam się nie dzieje oczywiście z tymi prowizjami, procentami, które macie na koncie głównym, bonusowym. W dalszym ciągu będzie to od 15, tam w dół 4,2,1 czy tam 7, 5, 4,2,1 w zależności od tej pozycji, którą w tej chwili zajmujecie albo będziecie zajmować. Zmniejsza się dużo. Oczywiście na każdym, każdy pakiet też jest uszczuplony o 20% łącznie z tabelą, z której możecie kupować właśnie za te środki akcyjne, tak? Share account. Także tu wszystko jakby poszło niestety w dół, ale no mówię, był czas, żeby to wszystko wcześniej jeszcze uzbierać i zarezerwować sobie jakieś udziały na ten moment. Także kolejny etap już za chwilkę przed nami. Warto już zabezpieczyć się, ewentualnie nabyć kolejne pakiety. No bo moim zdaniem warto, żeby każdy miał tutaj no, kilka milionów, od miliona w górę na pewno zaczyna się gdzieś tam zaczyna być ciekawa sytuacja i to będzie na pewno strzał w dziesiątkę, bo z miliona dostaniecie niezłe dywidendy już w momencie, gdy to wszystko wystartuje i będzie już kilka odcinków przygotowanych do pracy. Także to wszystko z mojej strony. Nie będziemy się rozwodzić. To są podstawy. Zajrzyjcie sobie na tą nową stronę new.skyway. Jest fajna, czytelna, a sami wyrobcie sobie opinię,